Zdziwiłem ostatnio jedną z sióstr zakonnych i przynajmniej wiem na pewno jedną nauczycielkę. W czasie rekolekcji do nauczycieli powołałem się na książkę, którą przeczytałem przed laty, gdzie jeden z chłopców, poganin, zdziwiony, mówi, że kiedy swojej dziewczynie powiedział, że ją kocha, odkrył coś zdumiewającego. Powiedział tak: odkryłem, że jest zamieszkana przez kogoś. Nie bardzo wiedziałem, przez kogo. Powiedziałem wtedy: jesteście zamieszkani przez Boga. Chcę wam to dzisiaj powiedzieć. Również dlatego, że wszyscy już jesteśmy po szumie medialnym. Wszyscy się dziwili, dlaczego papież odszedł, dlaczego to zrobił. Ja nie chcę o tym dyskutować dzisiaj z wami. Zdania były przeróżne, lepsze, mądrzejsze, gorsze, nieważne. Ale coś powiedział nam bardzo ważnego. Nikt w Kościele nie może zająć miejsca Jezusa. On jest tym, który jest głową Kościoła, jest kamieniem węgielnym i cały Kościół jest Jego. Ważne to. Ważne, ponieważ do czegoś nas zobowiązuje. Kardynał Lustiger, świętej pamięci, arcybiskup Paryża, człowiek, który przeszedł drugą drogę wiary, był Żydem, odnalazł Jezusa, powiedział kiedyś, że chrześcijaństwo w Europie jest w powijakach. Dopiero szuka. I to jest piękne. Wszystko, co najpiękniejsze, przed nim. I ja wam chcę to w Wielkim Poście powiedzieć. Może być wszystko przed nami. Jak? Skoro Chrystus jest tym, który wprowadza nas w tajemnicę doświadczenia Boga, a wprowadza, kto tylko się z Nim spotka, i to widziałem na jednym z czuwań w Kołobrzegu, już w Wielkim Poście, jak młodzi ludzie pięknie wchodzili w głąb, w serce, można by tak powiedzieć, Jezusa, dotykając krzyża z taką ogromną miłością. Da się wejść. Chrześcijaństwo to poszukiwanie. Wejście z Jezusem w piękną tajemnicę Boga. I to jest wspaniałe. Chcę wam zadedykować to słowami świętych. Kto szuka, ten znalazł. Wiecie, wielu tak mówiło. Święty Paweł, kiedy mówił, że wszystko jest śmieciem, powiedział: nie mówię, że to już osiągnąłem, ależ biegnę ku temu, co przede mną. Wielki Post to jest skok do przodu. Nawrócenie to skok ku Chrystusowi. Nic innego. Życzę sukcesów, zwycięstwa, dobrego skoku.